Cześć, witajcie na kolejnym webinarze od InfoShare Akademii. Dziś porozmawiamy sobie o bardzo ciekawym temacie, szczególnie pod koniec roku, czyli o tym, jak zostać UX UI /Y designerem. Ale nie będzie to taki typowy nasz mocno praktyczny webinar, tylko będzie to dużo trochę więcej teorii, dużo więcej o tym, jak się uczyć tego projektowania od strony takiej bardziej merytorycznej. Koniec roku to zawsze czas postanowień. Jeżeli rok temu byliście w miejscu, gdzie sobie postanowiliście, żeby nauczyć się projektowania i wam nie wyszło, co się zdarza, to teraz mam nadzieję, że po tym webinarze, po szybkiej godzince. Będziecie wiedzieć więcej o tym, jak to zrobić, jak, jak, jak w ogóle zmusić, zmotywować się do tego, zmusić to może złe słowo bardziej jak zmotywować się do tego, żeby się uczyć. Mam nadzieję, że zobaczę tutaj wiele znanych ludzi z naszej grupki, o której też zaraz powiem. Jesteśmy także na TikToku, gdzie będziemy, jeżeli chcecie, to jest informacja do tych, co wpadną na TikToka. Jeżeli chcecie to zobaczyć to, co ja widzę na ekranie. To wejdźcie na naszego YouTube'a, YouTube link macie w, w bio i możecie tam zobaczyć tą prezentację, którą ja będę tutaj prezentował. Ale jeśli chcecie, to możecie sobie posłuchać w takiej formie i później na przykład wrócić do linków. No cóż, zacznę od razu takim, póki tutaj jeszcze się ludzie zbierają. Zacznę od tego. Od takiego wprowadzenia. Często będę się odwoływał do naszego kursu Figma Akademii, który jest za darmo i możecie się, możecie się do niego zapisać. Jest to sześciolekcyjny, sześciolekcyjny kurs gdzie możecie od podstaw, od zupełnej takiej, totalnie jesteście zieloni, wchodzicie i macie sześć lekcji, moim zdaniem wystarczy te sześć lekcji, żeby się nauczyć podstaw FIGM i podstaw projektowania i ten webinar będzie trochę takim przedłużeniem tego, tego kursu, powiem co dalej, jak się uczyć, oczywiście będzie, pokażę to jak się uczyć samemu, pokażę także jak się uczyć na przykład na naszych kursach. Będzie, tak już tu odpowiadam na pytania, będzie zapis webinaru na naszym YouTube. Tak jak mówiłem, jest. Będę często odwoływał się do naszego, do naszego kursu, na który możecie się zapisać. Kurs jest bezpłatny. Jest to sześć lekcji, które ja tutaj razem z ludźmi z Infoszera zrobiłem. I. Chodzi o to, że to jest sześć takich fundamentów, które uważam, że trzeba znać, żeby nauczyć się projektowania takich podstaw. I potem, po tych sześciu lekcjach, możecie sobie zacząć już projektować swoje projekty, zacząć robić portfolio. Oczywiście, to, 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 jaki poziom będziecie mieli, to już zależy od tego, ile czasu potem poświęcicie. Oczywiście, to nie jest kurs przygotowujący do pracy UX UI Designera. Taki kurs my oferujemy, ale to jest bardziej takie wprowadzenie. Kurs także wiąże się z tym, że mamy wspólną grupkę, gdzie możecie wrzucać swoje prace. Do każdej lekcji macie zadanie domowe, które tutaj widzicie: na ekranie powinniście to widzieć. Tak, widzicie, że ludzie wrzucają i bardzo fajnie, bo. To motywuje do dalszej pracy. Kurs jest pomyślany tak, żeby te drobne prace sprawiały, że zaczynacie coraz bardziej wsiąkać w ten świat UX UI'a i nawet się nie obejrzycie i będziecie już UX UI designerami. Oczywiście to wymaga pracy, to wymaga dużo projektów i dużo to mam na myśli bardziej kilkaset projektów. Przy czym projekt nie myślę o całej stronie, tylko projekt dla mnie to jest taki na przykład jeden widok, o którym też e, wspomnę. E, dobra, skoro już powiedziałem o kursie, na który nadal możecie się zapisać, e, to teraz szybko przelecę od, e, do, przejdę do prezentacji. Dzisiaj będę mówił, starał się mówić do dwóch głównych grup, czyli jeżeli oglądasz i jesteś jedną z, tych, jedną z tych osób z tej grup, to bardzo dobrze. Oczywiście jeżeli nie, no to też możesz zostać, bo myślę, że będzie tu sporo takich na przykład programów, które może już jesteś osobą bardziej doświadczoną, ale dalej masz problem z tym, żeby się rozwijać, to mam nadzieję, że na tym webinarze znajdziesz odpowiedź na to, jak, temu, jak się zmotywować. Będę mówił do dwóch grup. Osoby zastanawiające się o tym, czy chcą w ogóle wejść w świat UI. Moim zdaniem, jeżeli ktoś teraz się zastanawia, ktoś się waha, czy branża IT jest dla niego, to dobrze jest już w takim momencie zacząć się powoli rozwijać w tym kierunku, że jeżeli dojrzeje do nas ta myśl, że chcemy jednak wejść. To już mamy jakiś bagaż wiedzy, już na przykład znamy trochę Figmę. Niekoniecznie, że już jesteśmy gotowi do podjęcia pracy, ale że już możemy, jakby, za, już wiemy coś więcej, bo często ludzie zdarza się tak, że ludzie są totalnie zieloni gdzieś tam kiełkuje ta myśl, że fajnie by było wejść do branży, ale nic z tym nie robią i od razu jak podejmą tą decyzję, to od razu zapisują się na bootcamp, na kurs, idą totalnie zieloni i mogą sobie wtedy nie poradzić, tak jakby sobie poradzili, jeżeli na przykład cały rok coś tam, nawet chociaż poglądali na YouTubie, coś tam zrobili, na przykład nasz kurs darmowy FIGMY jest, to jest 6 lekcji po około 20 minut, jedna lekcja, przerobienie zajmuje godzinę, z razem z pracą domową, więc to jest taki czas, który każdy może, myślę, że poświęcić, i fajnie, jakby to było robione, tak już w momencie, kiedy coś zaczyna w głowie kiełkować, a nie kiedy jesteśmy osobą zdecydowaną, taka druga grupa. Osoby zdecydowane, te osoby, które już podjęły jakiś krok, już są pewne, że chcą wejść do tej branży, już ta decyzja pod... została podjęta w głowie i się zastanawiają, jak to zrobić. Zadawajcie też pytania. Bo mam dużo pytań z, wasze, z formularzu zapisu, będę starał się na nie odpowiedzieć, ale możecie także zadawać te pytania tutaj. Pomoże chcecie coś bardziej praktycznego zobaczyć niż taką teorię, ale ja Wam na razie przejdę, pokażę tą teorię. Tu widzę, tutaj wrzucane są komentarze. Dobra, na razie nie ma pytań. Jak będą, to ja będę co jakiś czas zerkał, zerkał na, na, na ekran zaczynamy. Co jest Twoim największym wrogiem w nauce? I uwaga, tutaj specjalnie zaznaczyłem, będzie mądre słowo, ale zrobiłem to celowo, nie dlatego, żeby pokazać, że znam takie słowo, ale dlatego, żebyście też dobrze je zinterpretowali, a mianowicie prokrastynacja, czyli coś takiego, co powoduje, że Wy odkładacie tą decyzję o nauce w czasie, tak, że, że jakby coś zawsze Wam przeszkadza i Najczęściej ludzie myślą, że to jest lenistwo, a to nie do końca zawsze jest lenistwo, to jest przede wszystkim nasz mózg. I objawy takiej prokrastynacji to jest na przykład, że chcecie się nauczyć UX-a, ale nie wiecie od czego zacząć, nie znacie się, nie macie czasu na to i boicie się na przykład, że sobie nie poradzicie. I często ludzie myślą, że to są przyczyny tego, że nie uczą się UX-a, a tak naprawdę to są objawy naszej prokrastynacji. I żeby, żebyście dobrze mnie zrozumieli, każdy to ma. To jest tak jakby każdy, kto kogo znam, kto jest w IT, kto zawsze kiedyś zaczynał, kto już jest doświadczony, czasem ma na przykład pomysł na jakiś projekt, ale to odkłada i szuka, i właściwie to nie ta osoba szuka tych, tych przeciwności, tylko sam mózg mu je podsuwa, żeby właśnie prokrastynować, żeby odraczać to w czasie. I ja będę mówił też na swoim przykładzie, ale też mamy już ponad 3000 absolwentów, czyli ponad 3200 programistów, programistek, projektantów, projektantów. Wyszło spod ręki naszych trenerów i będę też mówił na bazie tych doświadczeń, ponieważ robimy dużo ankiet, pytamy, dlaczego ktoś przyszedł do nas do szkoły, dlaczego ktoś chciał podjąć naukę na kursie akurat, a nie uczyć się samemu i bardzo często pada taka, taka, taka myśl, taka decyzja, że poszedłem na ten kurs, poszłam na ten kurs, ponieważ samemu ciężko mi się zmotywować do pracy, a jak przyjdę do pracy, do nauki, w tym przypadku my chcemy się uczyć UX-a, UI-a, więc ciężko mi się samemu zmusić do tego, żeby w weekend usiąść nad projektami własnymi, żeby zacząć się uczyć, no i dlatego poszłam na kurs, poszedłem na kurs, żeby nie tak jakby zmuszono. No wiadomo, jak się już zapłaciło, jak się chodzi, to, to jest większy taki, taki w głowie mus na to. No i ja też będę, i bardzo często to jest powtarzane przez naszych, naszych absolwentów, naszych kursantów, ale też no, wiecie, jak jest praca domowa, macie kontakt z trenerem. To on na was tak jakby wymusza, to jest tak jak się chodziło do szkoły, tak? Jeżeli do szkoły chodziliście, no to jest kartkówka, to nawet jak się na nią nie uczyliście, to ona gdzieś tam w głowie z tyłu brzdęgała. I to, co ja tutaj wypiszę, to są zalety kursów z trenerem, ale to jest też odpowiedź na to, co wy, jeżeli uczycie się samemu, co musicie sobie zapewnić. Czyli trener to jest motywacja: musicie zapewnić sobie motywację do nauki samemu. Zadania do zrobienia, Czyli musicie mieć jakieś konkretne zadania, które musicie wykonać, na przykład prace domowe. Ja pokażę też, są tu na pewno osoby, które nie zapiszą się na kurs i dobrze. Znaczy, jakby to jest, dla, to są dwie grupy, zupełnie osoby, które chcą zapisać się na kurs i osoby, które nie. Te, które nie chcą, chcą się nauczyć same i jakby to ja pokażę, jak na przykład szukać zadań, ucząc się samemu. Oczywiście powiem też później o kursach, ale to na końcu. Czyli jeżeli uczycie się samemu, musicie mieć konkretne zadania do nauki, przy czym zadanie to jest, ja myśląc nauka, to jest ta praktyka, czyli coś, co ja też bardzo często w naszym kursie figmy mówiłem, że nauka to jest, jeżeli nie oglądasz, tylko jeżeli oglądasz i robisz. To jest wtedy liczone jako nauka. Samo oglądanie nie jest nauką, tu was rozczaruję i powiem też, dlaczego tak jest i dlaczego też, bardzo dużo ludzi popełnia ten błąd. Uczysz się według opracowanego programu, czyli wiesz, czego jeszcze nie wiesz, i wiesz, jaki masz skillset, czyli rodzaj umiejętności, które musisz ogarnąć. No, tutaj to jest jakby w UI, jeszcze to jest dosyć łatwo, bo mogę powiedzieć, bo to będziecie widzieć, jak zaproponuję Wam przykładowe portfolio dla osoby początkującej. To jeżeli ta osoba wykona te wszystkie punkty z tego portfolio, to można, można powiedzieć, że za, jakby ma ten program opanowany. W UX jest to trochę trudniej, ponieważ jest szereg, szereg narzędzi, które trzeba opanować i tak naprawdę to, jakie narzędzia się zna, definiuje, jakim jesteś UX UI designerem. Jeżeli pracujesz w grupie, motywujesz się w grupie, tak? To dobrze widać było na naszej grupce, na naszej grupce wspólne projektowanie, ponieważ jeżeli jedna osoba wrzuciła, to druga od razu czuła się lepiej wrzucając. Nikt nie chce być tą pierwszą osobą i nie ma znaczenia tak naprawdę, że jedna praca była gorsza od drugiej, jakby na początku. Nie ma to totalnie znaczenia. Ważne, żeby wrzucać, e, żeby wrzucać po prostu, żeby projektować, żeby odpalić tą figmę, a nie tylko oglądać. E, I zarówno praca na kursie z ludźmi motywuje do tego, bo patrzysz na kogoś lepszego i chcesz do tego dołączyć, ale również można to samemu osiągnąć po prostu e, wrzucając swoje prace, na przykład na takiej grupie jak my. Zrobiliśmy. I o co chodzi z tym prokrastynacją? Chodzi o to, że mózg nas oszukuje, niestety, jest bardzo taki, e, przeszkadza nam w tym, żeby się uczyć. Często ludzie to mylą z. Z cechami charakteru i mówią, a ktoś jest leniwy, i dlatego się nie uczy. A bardzo często po prostu jego nie jest wytrenowany do nauki, bo kończymy studia, przestajemy się uczyć, 10 lat pracujemy, nagle byśmy chcieli się przebranżowić, siadamy do tej nauki. No i to jest zupełnie inna nauka niż podczas studiów, podczas szkoły, bo tu już, tu już nie wystarczy wykuć czegoś, tak? W programowaniu, w projektowaniu trzeba się tego nauczyć, zrozumieć i więcej o takich pułapkach w ogóle myślenia. Jest w tej książce e, o myśleniu szybkim i wolnym, jest tam o torowaniu, o takich psychologicznych w ogóle zagrywkach naszego mózgu, tak jak to, co nam płata mózg. E, I to jest kwestia do wytrenowania, do wyuczenia się. Nie musicie tej książki od razu y, czytać, to znaczy nie popełniajcie tego błędu, y, która ja tylko ją wrzucam tutaj, jeżeli będziecie chcieli, to na przykład audiobook. Chodzi o to, żebyście nie... Prokrastynowali, czyli nie robili sobie znowu tego błędu w mózgu, że musicie przeczytać tą książkę. Wtedy już na pewno siądziecie do tych projektów. Wcale nie musicie, wystarczy, że obejrzycie ten webinar i będziecie wiedzieć, że coś takiego istnieje. A jak ktoś będzie chciał więcej sobie szczegółów, takich bo się interesuje psychologią, bardzo proszę, ale nie róbcie tego błędu, nie powtarzajcie tego, że jeszcze jakiś jeden kurs, jeszcze jakiś filmik. Po tym webinarze musicie już zacząć projektować, jeżeli podjęliście taką decyzję, albo po kursie. No i od, jaki jest ratunek na tym, na, na to, że nasz mózg oszukuje? Kurs za jedynie, nie żartuję, oczywiście, Deep Working. Deep Working jest to praca głęboka. Opowiada o niej, jest taka fajna książka Karla Newporta i. On opisuje tutaj, oczywiście, ta książka, typowo taka książka, ma 200 stron, mogłaby się zamknąć w 50 albo w trzech slajdach, które ja Wam pokażę. Też nie od razu musicie biec do sklepu ją kupować, żeby nauczyć się tej pracy głębokiej, ale jak już bym miał wybierać z tych dwóch książek, to na pewno poleciłbym bardziej tą, bo jest tutaj kilka takich praktycznych wskazówek, jak to robić. Ja z, moj, z tej książki, z tego sposobu od deep workingu, zrobiłem swój proces. Przy czym zakładam, że to na mnie działa, nie musi na was działać. Możecie sobie wziąć ten mój sposób, który ja wam zaraz pokażę, zmiksować go, dostosować do siebie i dostosować do siebie i, i po prostu dopasować tak, żeby to wam ten sposób odpowiadał. To jest moja interpretacja, nie wiem, czy I zapytasz o czy figma jest darmowa. Bo tutaj jest firma darmowa. Jeśli pytasz o Figmę, to tak, Figma jest darmowa i kurs nasz Figmy też jest darmowy. To będzie w prezentacji. Jeżeli zapisaliście się, to dostaniecie link do, link do wszystkich materiałów. Tak, tak jak powiedziałem, to jest ta książka Praca Głęboka i chodzi mniej więcej o to, żeby wypracować sobie tryb skupienia. Tryb, w którym cały czas projektujecie i projektujecie bez przerwy. I Metodę pracy głębokiej trzeba sobie wypracować. To nie jest to, że przeczytacie tą książkę i już będziecie wiedzieć, jak to zrobić. To nie jest tak, że potrwa to wam miesiąc. Dla jednego potrwa miesiąc, a ja na przykład swoją metodę na, do dwóch lat nawet wypracowywałem i dopiero teraz mogę powiedzieć, że ona jako tako działa. Deep working też trzeba trenować. To nie jest coś, co jakby się dowiecie, się, że coś takiego istnieje i już to. to będzie, już Będziecie mieli problem z głowy, cały czas trzeba trenować. Im więcej, im częściej, tym będziecie w tym lepsi i będziecie w tym, w tym bardziej doskonalsi. A co za tym idzie, bardziej wykorzystywać czas, który poświęcacie na naukę. I o co mi chodziło z tym, że mózg was oszukuje? To znaczy, że na przykład, jeżeli wykupujecie jakiś kurs na Udemy. To samo kupienie kursu sprawia, że wasz mózg dostarcza tak, do, dostarcz, dostaje takich sygnałów, jakby już się zaczął uczyć. Już się czujecie trochę uspokojeni, trochę lepiej się czujecie, bo cały czas wam w głowie to, że warto by było wziąć się na przykład za projektowanie, ale no, kupiliście ten kurs, już się czujecie trochę bardziej rozluźnieni i rozstęp. A tak naprawdę przecież nawet się nie zaczęliście tego kursu uczyć. To jest tylko zakup kursu, i to jest też ważne, żeby wiedzieć, że takie mechanizmy występują, żeby nie dać się im podejść. Także mówię, deep working jest jak biceps, jak nie wiem, jakiś mięsień. Trzeba go po prostu cały czas trenować. I to jest mój sposób na deep working. Po pierwsze, liczenie czasu, który się poświęca właśnie na tą pracę głęboką, czyli w tym przypadku na projektowanie. Pokażę zaraz fajny sposób na, na to, żeby, żeby liczyć ten czas. Jest to też bardzo ważne pod tym względem, że liczenie czasu pozwala Wam potem sprawdzić, ile zajmuje Wam opanowanie jakiegoś tematu, i także macie w przypadku programu, który ja pokażę, który Wam to liczy, macie możliwość potem sobie robienia takiego e, rachunku sumienia, to może źle, a takiego podsumowania raportu, gdzie na przykład, że wiecie, że po świętach zazwyczaj ciężej wrócić, bo się ro, były dwa tygodnie przerwy w deep workingu, w tej pracy głębokiej, w projektowaniu, i ciężej wam wrócić do tego trybu, i to też fajnie na, dzięki liczeniu czasu y, y, wpływa. To jest, tak jak mówiłem, o torowaniu czyli to jest taki mechanizm mózgu, który można wypracować, że jak włączacie ten licznik czasu to od razu wam się w, przestawia w głowie taki y, taki tryb na pracę głęboką, ale jak, jak powiedziałem, to trzeba wypracować, więcej jest w tej książce, y, ale też możecie, wystarczy wygooglować deep working i nie musicie wcale czytać tych 200 stron, y, tylko możecie dwa trzy artykuły i spróbować na sobie, jeżeli chcecie, jeżeli jesteście zmotywowani do tego, żeby żeby, y, żeby podjąć taką taki, że macie cel na 2020, to po prostu wyniknie zobaczycie jak bardzo jesteście zdeterminowani do tego, żeby nauczyć się projektować, bo tak jak teraz już mówiłem figma opanowanie programu jako takiego, nikt nie zatrudnia kogoś przez to, że zna program figma. Ktoś zatrudnia projektanta projektantkę UI UXA. I który wykorzystuje Figmę, tak? ale nie jest to cel sam w sobie, to jest tylko narzędzie. Nie ma znaczenia, tak naprawdę, czy opanujecie Figmę, Adobe XD, czy Sketcha. Ważne, żebyście umieli w tym po prostu zaprojektować fajny, e, fajny projekt. Druga, drugi punkt. To jest wyłączenie powiadomień. Na przykład ja się uczyłem programować na telefony mobilne, chodzi o aplikacje, więc musiałem mieć ten telefon do biur, przy biurku. Ale samo to, że wy podczas nauki wyniesiecie do, telefon do innego pokoju, nie będziecie widzieć tego ekranu, już zwiększa waszą produktywność. To jest niesamowite, ale to działa. Teraz iPhoney, Androidy na pewno też mają takie włączone tryby, tryb pracy, tryb skupienia, gdzie możecie na przykład sobie wyłączyć, że nie dostajecie, dostajecie powiadomienia tylko na przykład od mamy, tak? Telefon, bo coś ważnego ten tylko wtedy, albo w pracy od szefa. Albo na przykład, w ogóle wyłączacie powiadomienia takie z, ze wszystkich social mediów. Social media są zrobione tak, że jak tylko zobaczycie jakieś powiadomienie, wejdziecie. I zanim się obejrzycie, wyjdziecie 5 godzin później, a wasz deep working, wasze skupienie zostanie po prostu zniszczone. Więc, więc warto to robić, żeby wyłączyć powiadomienia. Tak samo w telefonie, tak samo trzy blokowanie stron. Ja na przykład początku miałem taki, że jak uczyłem się, to miałem jakąś zagwozdkę, że miałem taki tryb, kurde, że czegoś nie rozumiem. Od razu był automatycznie. Command T, nowa, nowa, nowa zakładka, i od razu jakaś strona, po prostu wykop, czy coś takiego, i automatycznie z, y, wypadałem z tego deep workingu. Tego się na przykład oduczyłem poprzez zainstalowanie wtyczki, która blokowała mi te strony, i, i, i po prostu tego da się oduczyć y, muzyka do deep workingu. Chodzi bardziej o to, żeby przyzwyczaić swój mózg, że jak włączacie tę muzykę, to jesteście w tym trybie pracy głębokiej, w tym trybie skupienia. Wy wpiszcie sobie Deep Work Music w YouTube, macie po prostu masę tam przykładów takiej muzyki darmowej, i ona bardzo dobrze działa. Systematyczność też jest kluczowa. Założyć sobie. Na początek nie zakładajcie 10 godzin tygodniowo. Zobaczycie, jak ciężko jest osiągnąć taki wynik. 10 godzin tygodniowo w Deep Workingu to naprawdę nie jest 10 godzin e, siedzenia przy komputerze, tylko to jest dużo więcej. U mnie to jest jeden właściwie, żeby spędzić 8 godzin dziennie Deep Workingu, to trzeba poświęcić około 12 godzin, e, co nie jest takie e, łatwe, e, bo, ludź, bo pracuje, są inne jakby też e, no, obowiązki, e, macie też pewnie rodziny więc no, nie możecie tylko na to poświęcić, ale przebranżowienie to jest coś, co wymaga od Was trochę poświęcenia, na przykład z tego co pamiętam nie chcę przekręcić, ale chyba u Hello Romana, czy u takiego takiej osoby, youtubera, który właśnie przebranżowił się był marketingowcem, stał się programistą frontendowym, on opowiadał, że jak się uczył programować, to przestał pić kawę rano, żeby pić ją po południu, żeby po pracy mieć większego kopa takiego, żeby ta kofeina mocniej na niego działała, żeby miał więcej, e, więcej energii do nauki i to nie, to, nie, to nie jest kwestia tego, że wy macie teraz przestać pić kawę rano, tylko to pokazuje trochę, że nieraz trzeba się łapać nawet tak początkowo mógłby ktoś z boku powiedzieć absurdalnych sposobów, ale jak działa to czemu nie? No tak jakby de facto kofeiny nie potrzebujemy rano, tylko bardziej właśnie jak jest ten pierwszy zjazd. I systematyczność jest bardzo ważna, bo ona trenuje cały czas nasz e, nasz, e, nasz ten deep working. I brak rozpraszaczy to jest coś co odkryłem niedawno. Zawsze na przykład podczas nauki sobie włączyłem jakiś podcast, jakiś stream, jakiś film, jakiś program, a tak naprawdę zamieniłem go dosyć niedawno do muzykę do deep workingu. Ja też może pokażę jest coś takiego jak Brain FM to jest, nie jakby odpowiednik tego znajdziecie na Spotify'u to jest akurat chyba płatne, ale możecie tam ma jakąś darmową wersję, więc zobaczcie, na jakiej zasadzie to działa i też możecie szukać. Moja rada szukać takiej muzyki darmowej. Moja rada jest taka, żeby słuchać muzyki do Deep Workingu, którą na co dzień się też nie słucha. Czyli jeżeli lubicie, nie wiem, hip-hop, to nie słuchajcie tego w pracy, tylko bardziej właśnie jakiś chill taki delikatny, żeby też się nie zmęczyć tym. I teraz o co chodzi z brakiem rozpraszaczy, nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak podcast was rozprasza albo stream jakiś, nie wiem, ktoś, totalnie takie neutralne rzeczy, ale zobacz, mecz piłkarski, zobaczycie, że tam kątem oka coś padło i już się rozpraszacie, już jest jakiś, wy, wypadacie z tego, totalnie musicie wyłączyć te rozpraszacze, inaczej będzie wam ciężej. Ja też mówię o tym, dlatego że mówię to bardziej dla ludzi, którzy mają mało czasu, a chcą się przebranżowić, chcą się nauczyć projektowania, niekoniecznie podjąć pracę nie musi być to warunek, ale chcą na przykład się zacząć uczyć, więc zakładam, że taka osoba ma mało czasu na tą naukę, a tak naprawdę dużo do nadgonienia, bo nie da się nadgonić wszystkiego w kilka miesięcy. Zależy też oczywiście, jaki poziom chcecie osiągnąć. I tak, liczenie czasu deep workingu. Moje ulubione narzędzie to Toggle. Wam teraz pokażę, jak to wygląda. Toggle jest to takie, takie narzędzie, taki mały programik. Bardzo fajna opcja jest taka, że na przykład mamy tutaj ten. On jest darmowy, jest na, zarówno na Macy, jak i na Windowsy. Na Linuxa nie ma, ale możecie webową wersję korzystać na Linuxa. Ta desktopowa ma tą zaletę że jeżeli odejdziecie od komputera, zapomnicie o tym Toggle i przyjdziecie, to on Wam powie, że Ciebie nie było przy komputerze, czy skasować, czy nie doliczać tego czasu. I teraz Toggle ma bardzo fajny podział, że możecie sobie podzielić na przykład na projekty, daje Wam raporty, podzielić po prostu czas na przykład, sprawdzić ile Wam zajęło na przykład przerobienie kursu FIGMY. Wydawałoby się, że 20 minut Lekcja, więc tyle powinno przerobić, ale ja cały czas powtarzałem, że najważniejsza to jest praktyka, żeby pauzować, zatrzymywać się, cofać, robić to, co na ekranie. Samo oglądanie nie jest traktowane jako naukę, przynajmniej u mnie, bo to jest tylko oglądanie, tak naprawdę. Też pokażę Wam, ja już wrzucę może link od razu na czat, też pokażę Wam, dlaczego warto stosować zasadę Pomodoro, to za chwilę do tego dojdę w Toggle. Toggle też od razu Wam, jeżeli wykryje, że w tym tygodniu cokolwiek robiliście, to wysyła Wam cotygodniowe raporty i fajnie wtedy widać na przykład, który tydzień był bardziej owocny od którego. Wtedy to Wam daje taki, taki pole do, do, do takiego, do wyciągania wniosków i co jest fajne po prostu to to, że jak ja już mam tak jak używam tego cały czas, to cały jakby tylko jak tutaj klikam, żeby mi liczył czas, od razu mi się przystawia, od razu jest, mam już wyćwiczone coś takiego, że już nie zaglądam na Facebooka, nie zaglądam na Wykop, co kiedyś nie było takim, co było dla mnie problemem, tak? Bo na to leci naprawdę bardzo dużo czasu, nawet sobie nie zdajecie sprawę, i Toggle Wam pozwala to, pozwala Wam to tak jakby. Dostrzec dopiero. I teraz zasady przy liczeniu czasu. Liczycie czas tylko. W przypadku UXa UI, -a, liczycie czas tylko samego projektowania. To znaczy, jeżeli oglądacie filmik i projektujecie, to dla mnie to jest wtedy możecie liczyć czas. Ale jeżeli tylko oglądacie, to nie. Tak jakby to nie liczycie tego czasu. Tylko czas, kiedy jesteście, projektujecie coś, czy robicie na przykład, czy uczycie się, ale zróbcie sobie to w ToGlu na innym projekcie, bo tam możecie podzielić sobie. Takie już na tym etapie takie liczenie czasu nauczy Was też wyceniać lepiej projekt, co Wam potem pokażę, bo tak naprawdę Toggle służy do tego, żeby liczyć, programiści tym liczą czas, który poświęcają na dany projekt, żeby go potem wycenić. Tam nawet jest coś takiego, że możecie ustalić stawkę godzinową i od razu Wam, ile powinniście wziąć od klienta pieniędzy Toggle do tego głównie służy ja go po prostu tak sobie wykorzystałem do liczenia czasu deep workingu nie, tak jak powiedziałem, nie liczycie czasu teorii, oglądania YouTube'a, nawet tematycznego. Jeżeli tylko oglądaliście cza, tylko mój kurs e, Figmy, nie liczycie tego czasu. Jeżeli robiliście też jakby razem ze mną, to liczycie. Inspirowania się, researchu. E, oczywiście mówię o nauce. Jeżeli potem, ogląda, jeżeli potem już e, robicie, e, robicie e, potem tak jakby dla klienta research, no to wiadomo. Wyłączacie, wyłączacie powiadomienia w telefonie, to już mówiłem. Blokujecie, też mówiłem, i korzystacie z metody Pomodoro. Metoda Pomodoro to jest po prostu, że macie jakiś czas pracy i jakiś czas przerwy. Ja Wam pokażę na prostym przykładzie. Na prostym przykładzie, takim, że pokażę Wam mojego togla. I mam tutaj 24. Października. I tu mam na przykład, nie, nie, nie miałem tej metody Pomodoro, czyli po prostu kiedy pracowałem, to sobie, to, sobie, to sobie wklikałem. I tu, jak widzicie, 28 minut, 40 minut, 20. Generalnie było to szarpane. Razem przez cały dzień uzbierało się 5 godzin, 30 minut. I teraz, stosując tak, jakby, że zobaczyłem u pewnego YouTubera, o którym wspomnę zaraz. Że on stosuje metodę godzina pracy, 15 minut przerwy i nie ma od tego wyjątku. Chyba, że no wiadomo, no też, tak jak powiedziałem, musicie dostosować tę metodę dla jednego do siebie, ta jedna, dla jednego godzina to będzie ok, No ale bardzo często w akademii jest coś takiego u nas, że ktoś, matka jest na macierzyńskim i sobie pilnuje dziecka, takie jest na więc zapisze się na kurs i sobie się uczy, tak, no to wiadomo, że jak dziecko płacze i to nie będzie mówiła, no słuchaj, synuś, mamusia za pół godziny kończy Pomodoro, no niestety, poczekaj, tak, no wiadomo, musicie sobie to, to musicie sobie, nie wiem, co tu się dzieje, musicie sobie to jakby dostosować do siebie, generalnie może być Pomodoro 25 minut, 5 minut, u mnie godzina się sprawdziła najlepiej i wam pokażę teraz jak. Dlaczego? Wezmę tutaj, mam taki zapisany, że było 12 grudnia, czyli tam było 5 godzin i było bardzo szarpane, a 12 grudnia, zobaczcie, już jest dużo mniej tych pozycji. Pozycje są po godzinę, tutaj jest jakieś 13 minut, ale z tego co pamiętam, to wtedy był telefon od mamy, więc musiałem odebrać i przerywam wtedy liczenie czasu, ale już mam 9 godzin totalne, tak? Dużo mniej rewania, ale po prostu jest coś takiego, że czasami już się nie chce. 40 minut minęło nauki i, i nagle stwierdzam, i już bym odpuścił normalnie, gdybym nie miał tego w głowie przestawionego, że jest że muszę do godziny i te 20 minut po prostu już pracuję. I im więcej takich cyklów zrobicie, i mówię, im więcej tym po prostu się nauczycie szybciej tego tej metody, ale nauczenie szybciej, to ja mam na myśli, że to będzie Zajmie wam to kilka miesięcy, tak? To nie jest tak, że wy od razu po tym usiądziecie i wy będziecie w stanie wytrzymać 9 godzin przed komputerem z paroma minutami przerwy. E, niestety tak nie będzie, to jest, e, to jest e, taki problem. Wyłączenie powiadomień to tak jak mówiłem, samo wyniesienie, spróbujcie sobie, jak będziecie coś robić, samo wyniesienie telefonu do innego pokoju sprawia, że wasza produktywność rośnie. Powiadomienia to jest coś takiego, że nawet jak, jak Szukacie, jak mówię, chcecie, wasz mózg szuka tego, tego, tej, tego powodu, żeby przerwać to, tą naukę, to wystarczy, że cokolwiek zobaczycie: O! Nie wiem, Lewandowski nie zdobył złotej piłki i zaczynacie oglądać o tym program, mimo że nawet nie oglądaliście żadnego meczu piłkarskiego, bo wydaje wam się to ciekawsze. I to jest po prostu na początku każdego, każdego każdego problem, to nie jest tak, że wy jesteście jakoś specjalnie leniwi. To jest, jeżeli nie trenowaliście dawno, nie uczyliście się dawno, to jest, a szkoła też nasza nie uczy tego zbyt dobrze, dlatego mamy teraz pełne grupy u nas, bo są ludzie po studiach, którzy nie nauczyli się po studiach technicznych, po studiach po studiach po politechnice i na przykład nie umieją programować zbyt dobrze, a to powinno być raczej podstawą. Oczywiście nie zawsze, bo kto się chce uczyć, to oczywiście się nauczy. Blokowanie stron, tak jak powiedziałem, nie wrzuciłem tutaj tej wtyczki, bo akurat ja miałem taką dosyć wulgarną, że ona dosyć wprost mówiła weź się do roboty, ale są też także bardziej cenzuralne, więc możecie sobie powpisać po prostu Chrome Addons Blocks web czy www i zobaczycie muzyka do deep workingu ja po prostu wpisuję deep work music w YouTube i one akurat nawet są, zobaczycie, że one są pod pomodoro pocięte, to znaczy zawsze jest na przykład godzina albo 8 godzin są takie równe te czasy właśnie po to żeby, żeby, żeby łatwiej to było robić, systematyczność praktykować, na początku też nie róbcie tak, że od razu chcecie 8 godzin, od razu 5. Ja do tych 9 godzin to pamiętam jak się zaczynałem uczyć, to zaczynałem się uczyć w 2019 w listopadzie i zobaczcie, że dopiero niedawno na przykład odkryłem, żeby to robić, na przykład w odstępach godzina 15 minut i tak jest dużo rzeczy do jeszcze do poprawy, ale też nie bądźcie dla siebie zbyt zbyt, nie bądźcie dla siebie zbyt tacy od razu, że już. O, chyba się do tego nie nadaje, bo nie dam rady pół godziny wy, wytrzymać y, nauki. To trzeba się nauczyć. Myślę, że każdy, kto, y, kto teraz pracuje, po naszej, pracuje w IT po naszych kursach, jakby miał z tym problem, żeby się zabrać do nauki. Y, brak rozpraszaczy to już mówiłem. Wypracujecie, jakby gwarantuję wam, że, jeżeli zaczniecie trenować ten nawyk, to go wypracujecie, ale to po prostu potrwa, bo pracę głęboką trzeba trenować. Ja docelowo chciałbym 50, 60 minut pracy, 15 minut przerwy. To mi się nie udaje na razie. Jest za, jakby po 60 minutach pracy, zawsze robię tą dłuższą przerwę. Bo na przykład, a to jeszcze coś tutaj, coś tutaj, no ale jakby i tak jestem zadowolony. I wy też, jeżeli dostosujcie ten czas do siebie, wiadomo, im dłuższy czas pracy, tym krótsza przerwa. Znaczy, im dłuższy czas pracy, tym też dłuższa przerwa powinna być. I jeżeli nie macie motywacji, to spójrzcie na tego Pana. James się uczy jest studentem, studentem. Informatyki w Stanach i on streamuje z tego, jak się uczy 12 godzin dziennie właśnie metodą Pomodoro, czyli macie 12-godzinny stream i możecie się uczyć razem z Jamesem. Szczerze mówiąc, zobaczenie tego youtubera pozwoliło mi tak, jakby zmotywować się do tego, że kurde, no on się uczy przez 12 godzin, robi 15, co godzinę robi 15 minut przerwy no to nie dam rady po ja godzinę tak jakby wiecie to jest motywacja zobaczcie sobie to też on ma fajny film, co go motywuje tak jakby jeżeli macie problem z motywacją to to na pewno zajrzyjcie czyli co tak jak powiedziałem że nauka się, mówiłem że nauka się nie liczy czyli zakaz edukacji oczywiście nie z naszymi kursami możecie się uczyć bez przerwy. nie żartuję nie ma zakazu edukacji. Chodzi o to, żeby po prostu znać proporcje, i tutaj zasada pareto to 80-20. 80%, -20. 80 praktyki, 20% teorii. Przy czym praktyka to jest w projektowaniu robienie typowych projektów. Zaraz pokażę, jakie robić projekty na początku. A 20% to jest ten nasz czas teorii, gdzieś sobie czytamy o trendach. Wiadomo, że na początku może być tutaj te proporcje mogą być trochę bardziej w stronę teorii, no bo trzeba więcej tej wiedzy, ale tak jak powiedziałem, jeżeli Wy robicie, tak mówiłem na kursie Figmy, który robiliśmy, jeżeli ja pokazuję zaznaczanie obrazu, to w, zaznaczanie jakiegoś wydawałoby się banalną rzecz, to zaznacz też mniej odpaloną FIGMY, najlepiej dwa monitory, albo podziel sobie ekran. I też zaznacz ten obiekt, tak jak ja zaznaczałem. Zobacz, jakie opcje, co się stanie naprawdę na początku, bo chodzi o to, że jeżeli ktoś nawet ma problem z tym, z to to jest bardzo często w nauce HTML-a u, u studentów, że a, tam co tam będę pisał, jeden prosty znacznik, to jest to jest zbyt proste, poczekam na coś trudniejszego. Tylko wtedy, jak te, te trudniejsze nadchodzi, to nawarstwia się dużo elementów. Dużo się nawarstwia tych rzeczy i zaczyna coś nie działać, i to od razu was deprymuje od nauki. Dlatego zawsze powtarzam, zawsze na naszych kursach, praktyka to jest przede wszystkim, i nawet jak coś jest prostego, mimo że to trwa, bo takie przerobienie 20-minutowej figmy trwa tak naprawdę dwa razy więcej czasu 20-minutowego filmiku. 80-20, czyli 20% nauka programów, czyli nauka funkcji samej figmy, a nie tak jakby też. Pewna osoba, chyba nie mam wrzuconego tego komentarza, ale to jest to, to, tego pytania, że kurs jest zbyt krótki i ten, który ja zrobiłem, i jakby nie wyczerpuje wszystkich funkcji Figmy. I to prawda ale na początku nie przeładowywujcie się tymi funkcjami. Figma ma ogrom możliwości, można robić tam niestworzone rzeczy, animacje, ale na początku nie jest to Wam do niczego potrzebne, bo Waszym celem jest wyrobienie sobie stylu, nauczenie się projektowania UX-a, UI-a, a nie obsługa super, super, super programu, bo gwarantuję Wam, jeżeli będziecie mieli super portfolio, Jedna osoba będzie miała super portfolio z super projektami, a druga osoba napisze, że super zna FIGMę, zna każdą funkcję, no to jeżeli nie pracujecie w szkole, gdzie uczycie tej FIGMy, albo nie pracujecie w, w samej, w, nie aplikujecie do fi, FIGMy, no to, to, to tak naprawdę kogo wybiorą? No raczej tego, tę osobę z, projekt, z projektami z portfolio. O projektach o portfolio też zaraz powiem. Jak powiedziałem, 80%. Czas spędzony w Figmie, w Adobe XD, w czym tam chcecie, to nie ma znaczenia tak naprawdę. Czyli nauka to nie jest oglądanie filmów to jest bardzo często błąd, który popełniają początkujący, zarówno ludzie, którzy programują, którzy się uczą projektowania że tak jakby chcą coś zrobić, wiedzą na przykład, że cały tydzień nic się nie uczyli, odpalą figmie, filmik, i to uspokaja, to, do, to, to już sprawia, że ich mózg traktuje to jako naukę. A tak naprawdę, jeżeli nie wierzycie, obejrzyjcie sobie, tylko obejrzyjcie jakiś filmik, na przykład o HTML-u, zamknijcie ten filmik i zróbcie to, co było na tym filmiku. Gwarantuję wam, że nie powtórzycie tego. A jeżeli będziecie pauzować ten filmik, wstawiać sobie, robić notatki, bo też o tym powiem, to gwarantuję wam, że. Potem, nawet wyłączając ten filmik, korzystając ze swoich notatek, będziecie dużo efektywniej wykorzystywać tą wiedzę. I to, co zalecam, to, co zachęcam, to, co traktuję już jako naukę, to jest, to jest na przykład oglądanie, ale róbcie notatki. Jest bardzo fajny Ali Abdal. On bardzo fajnie pokazuje, jak wykorzystać do notatek Notion. Notion to jest taki kombine. Ja nie będę go pokazywał, ale jest darmowy także, i możecie sobie nauczyć zobaczyć. No tutaj tutaj po prostu pokazuje cuda. Nie widzę, to jest student, już chyba praktykuje jakby już praktykuje medycynę, że już skończył studia, ale no po prostu też bardzo fajnie pokazuje, jak wykorzystać notion i te 20 minut, chyba 24 minuty wystarczą wam do tego. Żeby, żeby ogarnąć ten notion i zobaczyć fajnie, jak to robić. Róbcie sobie notatki, rysujcie sobie, potem zobaczycie, że jeżeli zaczniecie robić jakąś jedną notatkę, to, za, to zobaczycie, że tutaj można rozwinąć drugą jakąś tą i potem fajnie do tego wracać, tak jak robicie, z tak jak też to z książkami, jeżeli czytacie jakąś książkę o tym deep workingu, to róbcie notatki, bo, bo jak... Nie robicie to, po prostu zapominacie to, i to jest czas tak naprawdę stracony. A ja Wam zachęcam, żebyście nie czytali tego, tej książki, tylko po prostu już zaczęli projektować. A jak chcecie się dokształcić z tego Deep Workingu, to włączyć sobie audiobooka, na przykład w drodze do pracy i to będzie dużo lepiej, ale ja polecam obejrzeć ten filmik i żadnego innego, w sensie nie googlować już Notion i ten, bo też wam wyskoczą w Notion można też robić cuda także, żeby to też was, że teraz wiecie, prokrastynacja, że teraz musicie ogarnąć Notion, no bo bez tego to ja się nie nauczę projektować nauczysz się, i bo co jest ważne, no w dzisiejszych czasach, jak ktoś mi pisze, że on nie wie, od czego zacząć, to dla mnie to jest właśnie syndrom prokrastynacji, a nie to, że on nie wie, od czego zacząć. No, jak ktoś w dzisiejszym czasie może być przekonany, że nie można, nie wie, od czego zacząć, to wystarczy wpisać w Google. Ja wam pokażę. Wpisuję w Google, jak zacząć naukę projektowania UI. Tutaj osiem sposobów na to. Tu było bardzo dużo więcej po prostu takich poradników, jak zacząć. Naprawdę tego jest masa. Tak jakby, nie wiem, są jakieś książki, wystarczy to nawet nie trzeba kupować, ale po prostu, jeżeli zaczniecie, chociaż pierwszą stronę przejrzyjcie w Google, to będziecie mieli masę po prostu rzeczy. Też chodzi o to, że jakby będziecie. Tak jak mówiłem, nie wiem, od, te pierwsze punkty na, o prokrastynacji nie wiem od czego zacząć, albo nie mam, kto, chciałbym, żeby ktoś mi pokazał, to tylko to, to wcale nie jest tak. Nie potrzebujecie tego, żeby zacząć naukę, bo wy potem będziecie mieli. Albo na przykład, że od razu musicie zacząć z jakimś doświadczonym, tym lepiej, najpierw sobie, jak już dopiero na początku, lepiej sobie samemu przeczytajcie chociaż pierwsze parę artykułów które wam wyskoczą i to jest przerobiony na szybko taki mem zobaczcie wolny czas i wszystkie fajne UXowe rzeczy naprawdę tej wiedzy jest tyle że jak będziecie chcieli całą przerobić to wam życia nie starczy dlatego dlatego yy, dlatego po prostu warto mieć ustalony czas jaki możecie poświęcić na naukę i nie przekraczać go żeby nie prze P, tak jakby przeteoretyzować się, tak? Nie, za dużo tej teorii nie może być, bo to naprawdę wam nie sprawi, że będziecie lepiej projektować. Mój przepis na szybką naukę. Teraz załóżmy, że y, mówię do tych dwóch grup. Zastanawiasz się, czy chcesz, za, czy, czy w ogóle projektowanie to jest coś dla ciebie? I na przykład już jesteś zdecydowany na to. I teraz krok pierwszy. To jest krok, który ja bym teraz robił z moim doświadczeniem. Naucz się tej figmy z kursu. Y, Możesz nauczyć się z kursu Figma Akademii darmowego, który ja stworzyłem. Naucz się Figmy lub innego programu masz do dyspozycji. Moim zdaniem warto się zastanowić. Albo nad Figmą, numer jeden, moim zdaniem, bo jest jakby ta pierwsza darmowa wersja. Adobe XD chyba też jest darmowe, ale już tam zaczęli coś robić. Generalnie ja nie wierzę, że Adobe utrzyma, jeżeli to będzie już na. Na bazie takiej, że to będzie poziomem do, 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 doskakiwać do Figmy, to oni to raczej wydaje mi się, że utną, bo lubią monetyzować wszystko, co mają w ofercie. I trzeci to jest Sketch. Sketch, jakby problem jest ze Sketchem, taki, że jest tylko na Maca i to się raczej nie zmieni. Więc ucz się Figmy prosto, jaki kurs, wybierz ten, po prostu, bo ci go polecam, jest za darmo, jest w prostych automatyzacjach Sześć Sześć jakby lekcji, dostajesz co tydzień lekcje na maila i one to jest stworzone tak, żeby sobie na przykład w każdy piątek albo w każdą sobotę, albo w niedzielę, no jeżeli w sobotę się wiadomo co robiło, no to w niedzielę, 18 godzina dla mnie na naukę. Uczysz się ten kurs. Jeżeli go zrobiłeś, krok drugi. Zadaj sobie teraz pytanie, ile czasu w tygodniu jesteś poświęcić na projektowanie. Ustal na przykład na początku, godzinę. Jestem w stanie poświęcić godzinę, ale wykorzystuję ją całość. Całościowo, czyli nie na oglądaniu filmików, tylko na projektowanie. Godzinę będę projektował. Po, 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 co, to, po co te ustalenia? Żebyś jakby sprawdził, sprawdziła, ile czasu w tym stanie, ile w tak krótkim czasie jesteś w stanie zrobić. No bo może dojdziemy bardzo prawdopodobne, że dojdziemy do takiego wniosku, że przez godzinę to jest za mało w tygodniu. Fajnie, jeżeli, że UX, UI ma być moim hobby, to godzina wystarczy, żeby się pobawić, ale jeżeli myślisz, żeby, w dwa, żeby na koniec 2002 roku, kiedy inni będą oglądać podobny webinar jak się motywować w 2023 roku, a ty chcesz być w miejscu, w którym już będziesz szukać pracy, to godzina to jest od razu mówię za mało, po to też jest to liczenie czasu, żeby zobaczyć ile jesteś w stanie w tę godzinę zrobić i twórz małe widoki to pokażę Wam teraz dropa to wrzucam od razu ten link, możecie sobie, e, możecie sobie zobaczyć, to jest generalnie taki mój zbiór linków, ja go cały czas, odpalę to też tutaj, tylko mogę mieć inny widok niż Wy, bo ja jestem zalogowany na te konto, a nie, widzę ten widok, który Wy, i to jest taki mój zbiór UI resources, które pokazywałem na webinarze o UI-u, i macie tutaj całkiem sporo rzeczy. Na przykład, chcecie zacząć, zrobiliście już kurs Figmy, przerobiliście wszystkie zadania domowe. Co teraz? Teraz trzeba zacząć robić małe widoki. Małe widoki, mam na myśli na przykład widok w aplikacji logowania. Sam ten widok. Jak to zrobić? Wchodzicie na, na, tą, na ten link, który ja wam podałem, i tu macie masę stron do tego, skąd ja na przykład czerpię inspirację. Mamy taką stronę. COLLECT UI. Odpalę sobie jeszcze. Nie wiem, czy Dribble to ja jakby znam na pamięć, dlatego może tu nie być, ale na pewno na pewno warto Dribble odpalić jeszcze. Na przykład wpisujecie. Gdzie tu jest wyszukiwarka? Nie widzę. Albo jestem ślepy, albo właśnie Dribble szuka UI designera. UX designera. Dobra. Dajemy login form albo login page, albo sign up form. I zobaczcie, i próbujecie, bierzecie sobie prosty widok i, i przez projekt, przez widok mam na myśli taki snippet, nie cały rozbudowany, e, całą rozbudowaną stronę. Na początku tego nie róbcie. Tylko za, załóżcie sobie, że chcecie, bo w godzinę jesteście w stanie zrobić taki, taki, e, taki snippet o, jestem niezalogowany, no ale widzicie jakby ten formularz, tak? Jesteście w stanie przez godzinę coś takiego zrobić. I takie coś już mając portfolio złożone nawet z takich drobnych elementów, zobaczycie, że dużo łatwiej. Po pierwsze będzie wam zrobić cały projekt, a po trzecie, po drugie albo po trzecie, będzie dużo wam nawet już znaleźć drobne zlecenia. Już będziecie mieli trochę obycie i przy okazji tak naprawdę zobaczycie, że nauczycie się wszystkich Funkcji Figmy, nie potrzebujecie robić takich typowo, wiecie, tak jak w programowaniu kiedyś się uczyło na bazie matematyki cały czas. Zamiast robić przykłady takie praktyczne, to ta matematyka i to ludzi tak naprawdę zniechęcało, a docelowo w pracy programisty takiej frontendowej nie ma tak dużo tej matematyki, co w kursach, tak naprawdę. Collect UI, tak samo. Każda z tych kategorii, jak ktoś mi mówi, że nie wie, co, co teraz ma stworzyć na jaki temat, proszę bardzo, po lewej stronie macie kategorie. Każda z tych kategorii to jest poszczególne, to jest ten, patrzcie, sign up form, wchodzicie, macie to samo co na driblu. Wybierzcie jeden w stylu, na przykład wybierzcie sobie, że chcecie zrobić taki formularz w takim stylu i po, spróbujcie połączyć to, te dwa. To nie, to nie, to nie w ogóle, to nie jest, to nie jest w ogóle na początku, nie przejmujcie się, że kopiowanie, że coś tam na początku i tak wam to wyjdzie jakby coś innego, bo nie macie, bo wasz styl będzie trochę inny macie bardziej już troszeczkę tych projektów takich drobnych widoczków te widoczki też są fajne bo można je zrobić na raz usiąść i zrobić załóżcie sobie jeden widok tygodniowy na początek potem wejdźcie sobie na przykład chcecie coś bardziej skomplikowanego pricing pricing jest coś takiego że macie dużo jakby bardziej rozbudowany coś już dużo więcej szczegółów zrobicie sam pricing tak jak tutaj jest Możecie sobie zrobić wtedy już pricing na podstronie, czyli zacząć robić podstrony. Potem możecie zobaczyć, tu widzieliście jakąś fajną animację w filmie, też się da to zrobić. Możecie sobie wtedy zobaczyć tutorial, ale wtedy kiedy już go potrzebujecie i wiecie co zrobić, a nie uczyć się tak jakby na zaś. I tu jest dużo więcej rzeczy, tak naprawdę było, tu są tak screeny na przykład to też jest fajne. Screeny, rzeczywiste screeny z prawdziwych aplikacji, bo wiadomo, że projekty są dużo bardziej podpimpowane niż docelowo, docelowo aplikacja jest wdrażana. Na przykład, i możecie sobie tutaj jeden taki widoczek, każdy ten prostokącik, i to jest jeden widoczek. Jeżeli chcecie, to cały czas możecie wrzucać na naszą grupkę projektowania wspólna nauka projektowania, tam generalnie ludzie wrzucają zadania domowe, ale nie, jeżeli będziecie chcieli, możecie śmiało wrzucać, jeżeli na przykład poprosicie o ocenę, bo ja staram się nie oceniać, tak jak ktoś o to nie poprosi, w sensie to nie ma być, wiecie, na razie na początku to ma być zabawa tak naprawdę, a nie, a nie jakiś taki, że no, jak wrzucacie na grupkę UX-ową na początku coś, to wiadomo, że każdy Wam to powie, będzie się tutaj mądrzył i dobrze, bo może, wiecie, no jak wrzucacie, to chyba chcecie o opinię, ale na przykład moim celem jest bardziej, żeby motywować ludzi, no bo to jest trochę tak, jakby początkujący, nie wiem, dziecko idzie na zajęcia z piłki nożnej i tam byłby trener, który już by tutaj mówił mu no słuchaj tutaj do pięciolatka tam Pep Guardiola siedzi i mu mówi no słuchaj tutaj, jak w 25 minucie pobiegłaś na wahadło no to, no to tutaj taktycznie nie zgubiłaś krycie na swojej strefie tak? No, no nie, no o tym rzecz polega żeby na początku bardziej chodzi o żeby polubić te projektowanie, bo zobaczcie jak polubicie to, to wam będzie łatwiej się po prostu tego uczyć i na początku nie ma też, nie, nie starajcie się na przykład skupiać za dużo nad jednym projektem, tylko róbcie ten widok i jedźcie z następnym, bo trzeba przerobić po prostu ileś projektów bardziej mam tu na myśli setkę projektów niż kilkadziesiąt, żeby wyrobić sobie ten, 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 ten taki styl. Tu jest też dużo więcej, jest także na przykład są tutaj YouTube tutoriale, dwa kanały wrzucone zaraz jeszcze coś tutaj powinno być na przykład ja tu też wrzucałem ostatnio na przykład jeżeli chcecie zrobić sobie prosty onboarding czyli coś takiego co się pojawia na początku to też wskazówka jak sobie szukać zadań też są fajne kanały, Zebza ma jeden z nich, gdzie na przykład możecie zrobić zadanie, które ona zleca, tak zadaje wam wysyłacie do niej i ona potem to omawia na webinarze super sprawa, jak chcecie już jak, tylko nie teraz, najpierw się nauczycie trochę, żeby skorzystać z tego, co ona powie e, na przykład, mówiłem o onboardingu możecie sobie zrobić prosty, robicie, inspirujecie się tak, wchodzicie, robimy onboarding mamy tutaj jakąś ilustrację mamy tutaj fajny mockup i teraz, co robicie, wchodzicie na freepeaka niekoniecznie FreePika. Czekajcie, bo ja tutaj mam taką dziwną klawiaturę Freepeak. Chodźcie sobie na Freepeak'a. Tutaj u góry oni mają coś takiego jak Storyset. Czyli to jest taka ich. Bierzcie sobie jakąś ilustrację. One są darmowe, w sensie tak, jakby do niekomercyjnego użytku. Bierzcie sobie jakąś ilustrację. Na bazie tej ilustracji wyciągacie kolorki i próbujecie zrobić coś takiego. Może bez animacji na początku, ale taki prosty widok, proste zadanie na godzinkę, dwie. Wiadomo, im jesteście bardziej początkujący, tym dłużej wam to zajmuje, ale prosta sprawa, żeby coś takiego zrobić. Polecam ten zapoznać się z tym. Jeżeli chcecie dokładnego omówienia, to jest taki webinar, jak zostać UI designerem na naszym kanale. Możecie sobie go sprawdzić. Rok trzeci, tworzenie całych podstron. Analogiczny sposób szukania. Jeszcze więcej jest źródeł tak naprawdę tych, pod, żeby stworzyć podstrony. E, tego nie będę dokładnie omawiał, powiem to o portfolio. E, masz już co pokazać. Zrobiłeś, zrobiłeś, zrobiłaś już proste widoki, proste podstrony. Zacznij szukać drobnych zleceń. Oczywiście e, jakich szukać? Na początku polecałbym grupy, często się tam ogłaszają, bardziej nie ogłaszać się, że o, zrobię tutaj zlecenie za 5 zł, bo wtedy zgłoszą się ludzie, którzy będą szukać zleceń takich, no, no, no nie chcę tutaj nazywać, ale będą po prostu, nie to, o takie zlecenia Wam chodzi na początku. Ja bym celował oczywiście bardziej w jakieś drobne poprawki, drobne widoki, Będziecie mieli co pokazać, więc te zlecenia się znajdą i docelowo oczywiście, docelowo to znaczy, że na przykład najpierw zrobiliście kilka zleceń takich poznajomych, na przykład, ale docelowo szukać zleceń, które się te firmy od agencji albo software house'ów i te firmy się na takich grupach ogłaszają. Są też inne strony, bardziej już takie tematyczne, ale dlaczego szukać w takich agencjach albo software house'ów niż bardziej znajomych? ponieważ po pierwsze nauczycie się współpracować z takimi ludźmi, bardzo często takie agencje, takie software house'y potem zatrudniają do siebie kogoś takiego, jak już zaczyna być naprawdę, że, że mają tyle zleceń, co potrzeba, chociaż software house'y lubią pracować z UI-owcami, są, którzy są na zewnątrz, dlatego że oni wolą trzymać programistów, na tym się znają, a software house'y software house y bardziej z UI'a i UX'a zlecają na zewnątrz, ale i też powiem na, ktoś zadał pytanie o wycenianie takich prac, jak to wyceniać, też na końcu w Q&A powiem jak to robić i dlaczego software house'y jeszcze, dlaczego agencje, one Wam zapewnią stały dopływ takich zleceń, a stałe zlecenia powodują, że, że, że tak jakby łatwiej no, motywować się do tego, żeby robić i takie software house'y też są dobre, bo one dużo bardziej cenią solidność i terminowość niż super hiper projekty. To znaczy, że nie musisz, że jak ktoś będzie robił super, wiecie, tak jak pokazywałem, czy to na Bihansie, czy tam na Driblu, takie superowe projekty, ale będzie je robił po terminie, będzie nieterminowy, niesłowny, to takie software house'y wolą osobę, która jest bardziej terminowa. No oczywiście idealnie, jak łączy te dwie. Te dwie, te dwie cechy, ale nie zawsze jest to możliwe i też na przykład to jest duży plus ludzi, którzy się przebranżowiają, którzy przychodzą z innych branż, są nauczeni już tego, są dorośli i na przykład mają większą motywację, i dlatego firmy bardzo chętnie zatrudniają na przykład ludzi. Tak naprawdę wiek staje się a tu ten teraz, jeżeli ktoś umie. To samo, co 20-paroletni rozkaproszony student nauczony, tym, znaczy student mówię, osoba, która jest rozpieszczona przez rynek, jest dużo bardziej no, taka osoba, która jest nauczona, że w jej na przykład zawodzie nie było, nie ma takiego wyboru jak w IT, to w, Software housey sięgają po takich osób, a tak naprawdę pracy teraz jest w IT tyle, że ja tutaj w 4 boję się, że niedługo będą porywać do projektów tych programistów, bo wszędzie chodzą, jak ktoś usłyszy, że, a w kącie, że ty umiesz programować w czymśkolwiek, to już ma ofertę pracy. Ostatni krok to jest projektowanie całych stron, całych stron, czyli już takich projektów, powiem trochę więcej o tym przy portfolio. I teraz jak wejść do branży IT? Oczywiście e, tu mnie, kurde, spaliłem żart, bo miałem znowu zażartować, że będzie o kursie, ale nie, jest o portfolio. E, I teraz tak. Jak pomysły na portfolio. Małe, ładnie zaprezentowane projekty. Co to znaczy małe, zaprezentowane projekty? E, na przykład, macie taki mockup i zobaczcie, że najfajniej wyglądają te, nawet taki prosty tutaj, że coś jest tutaj. A nie mogę tego powiększyć, bo jestem niezalogowany, ale macie na przykład już tutaj jakiś mockup wrzucony. Też było pytanie o to, jak projektować w portfolio swoje projekty, nawet takie małe. Koniecznie używajcie mock-upów, bo to zwiększa atrakcyjność tych projektów. Jak to zrobić? Wpisujecie bardzo prosto w Google. Jakoś hasłowo, może nie PSD, ale nie wiem, Figma na przykład. I na pewno znajdzie się tutaj kupę darmowych, nawet jest chyba w zakładce Community. Zobaczcie, że tutaj po prostu wrzucacie, a właśnie, e, może tak. Zobaczcie, jak zaprezentować projekt. Macie taki mockup, e, i to polega na tym, że wrzucacie widok normalnie widok wrzucacie sobie pionowo i on Wam sam robi takie, takie ładne perspektywy, ładne te. Jak wpiszecie iPhone mockup, Android mockup, zobaczcie, tutaj jest nawet takie proste rzeczy. Bardzo szybko, bardzo dużo tu jest z takich projektów, które są naprawdę cuda, nie widy, nawet niektóre wyglądają. Bardzo fajnie działa to, że jest na przykład ręka, ręka telefon trzymany w ręku. Naprawdę takie po prostu snippety wrzucać, nawet proste projekty gdzieś tutaj szukam tego z ręką, ale nie ma to. Na pewno, jakbym wpisał na Bihansie czy coś takiego, to bym znalazł. I po prostu nie trzeba dużo więcej niż to, żeby po prostu nawet proste portfolio, kilka takich mock kilka takich, nawet ten sam screen pokazany z różnych perspektyw już będzie się nadawał do tego, żeby znaleźć proste zlecenia. Czyli prezentujemy ładnie projekty. Projekty aplikacji mobilnej. To może pokażę też na jakimś tutaj. Też znajdziecie ten link. Nie Y Labs, tylko App Labs. Też jest, coś, jest tutaj, jak ktoś szuka inspiracji, to oni mają coś takiego jak. Ten link znajdziecie też w tej paczce, co Wam wysłałem. A mają tutaj coś takiego jak Challenge. I macie tutaj challenge, gdzie możecie łącznie zobaczyć także, jakby macie zadanie do wykonania, nawet tu jakieś nagrody się pojawiały, i też możecie potem zobaczyć y, pracę ludzi, którzy wysłali. Bardzo fajnie, żeby się zmotywować do zadań, możecie brać chyba, chyba za darmo, nawet jest jakaś instrukcja tutaj, jak to zrobić. O, to jest już, macie instrukcję y, tego challenge'u. I możecie potem zobaczyć, jak ktoś sobie poradził. I jak widzicie, zobaczcie, że większość ludzi właśnie prezentuje, nie wrzuca suchego widoku. Zobaczcie, tutaj jest suchy widok, i on nie jest jakoś super, dużo bardziej zaawansowany. No, może trochę jest, ale no wiecie, że jakby nie jest to dużo większy poziom od na przykład tego, a dużo lepiej to wygląda, bo jest zaprezentowane na MOCAPie. I nawet branie w udział w takich challenge'ach, robienie ich jest super nauką. Jak chcecie poszukać jakiejś inspiracji, to, to macie tutaj więcej. Nie wiem, nie macie jeszcze pomysłów. Da, nadal nie macie pomysłów. Wchodzicie na stronę UI8net, czyli UI8net. Macie tutaj UI kity. Wchodzicie sobie w jakikolwiek. Wybierzcie coś z waszego kręgu zainteresowań Najlepiej, na przykład, interesujecie się krypto, to klikacie krypto. Interesujecie się jedzeniem, to klikacie jedzenie. Macie tu preview i macie tutaj na pewno masę widoków i robicie, proszę bardzo, widok aplikacji mobilnej z przepisem i zinterpretujcie to po swojemu. Zróbcie krótki research, tak jak pokazywałem na kursie FIGMY. Przejrzyjcie 3-4 aplikacje, wybierzcie to, co Wam najbardziej pasuje i robicie, i robicie taki projekt. Paczkę, mam na myśli paczkę linków, to jest ten link, który już tu wklejam. To jest link do mojego raindropa, czyli takiego, takiego oprogramowania do, do zakładek, i tu, to jest ten tutaj. Jak widzicie, jest tu 110 zakładek, które możecie sobie wykorzystywać do inspiracji. To są takie linki, które ja wykorzystuję, jakieś design, paterny, przykładowe, dobre. Te, o, nawet macie tutaj Facebook, to co mówiłem o tych mocapach. Od darmowe od Facebooka możecie pobrać i sobie, sobie, z, sobie z, zrobić taki mockupik, Wklejacie tutaj swój projekt i macie taki fajny z ręką, to jest akurat od Facebooka. Tego jest naprawdę dużo. Googlujcie, googlujcie hasowo, free mockup, PSD, Figma, Sketch, cokolwiek, z czego używacie i wyskaczy Wam tego tyle, łącznie z płatnymi darmowymi. E, tak samo tutaj UI, e, ta stronka jest tego naprawdę masa. To jest taka moja. E, Stronka, która uważam, że tu są fajne projekty, żeby sobie podejrzeć, coś zobaczyć, bo to jest chyba sklep, ale nie musicie kupować, tylko możecie sobie nawet tutaj zobaczyć wdrożone rzeczy. Dobra. Redesign, rekoncept to jest po prostu najlepiej zobaczyć sobie to na Michaście. To, to jest po prostu coś takiego, że chcecie sobie zrobić YouTube, ale w stylu na przykład Netflixa, i to jest wasze zadanie, to już jest projekt główny albo rekoncept, czyli już macie inny pomysł yy, i macie inny pomysł na to, jak w, w, co to jest redesign yy, re, to znaczy, że już za dużo mówię, redesign, dajmy YouTube. I macie tutaj masę, masę ludzi, masę projektów, którzy, ludzie, którzy zrobili redesign YouTube'a. To jest fajne w tych redesignach, że nie musicie wymyślać treści, nie musicie na to marnować czasu korzystacie z YouTube'a, weźcie, weźcie swój telefon, zobaczcie jakie macie aplikacje, z których często korzystacie, zobaczcie co Was wkurza w tych aplikacjach i zróbcie sobie taki projekt. Jeżeli idziecie w kierunku UX-a bardziej, zróbcie taki projekt UX'owy, czyli nie zajmujcie się e, w, tak jakby wyglądem, tylko zajmijcie się co można by lepiej zrobić albo pomyślcie dlaczego to jest tak zrobione, bo nie zawsze e, to jest zrobione tak specjalnie, tylko na przykład są jakieś prawne ograniczenia, na przykład w rewolucie w jakimś tam aplikacji typu wypożyczalnia samochodów, trzeba muszą być jakieś kroki, które weryfikują, załóżmy, prawo jazdy tak, w Bolcie nie można, nie w Bolcie, tylko w jakimś tam, nie, chyba w Bolcie też można wypożyczać samochody, więc muszą być po prostu jakieś kroki prawne i może dlatego tak to jest zrobione. Dlatego też pomyślcie tak jakby redesigny, rekoncepty polecam robić, bo możecie też mieszać w style, czyli robicie sobie Facebooka w stylu na przykład, tak jak mówiłem, TikTokowym albo w stylu coś i próbujecie i zobaczcie, co Wam wyjdzie po prostu. Tylko to już są rzeczy, że już w godzinkę nie zrobicie jednego, musicie wtedy wyłuskać e, sobie więcej czasu. Panele administracyjne też bardzo fajnie, to też warto mieć w, w swoich portfolio. E, bardzo łatwo to znaleźć, po prostu nawet tutaj na tej stronce wpisujecie, tutaj są e, UI Kids albo z reguły można wpisać Dashboard I są tutaj panele administracyjne, całe widoki. Tu nawet jest, kojarzę to, i to jest taki fajny, że możecie live preview zrobić i możecie nawet sobie przeklikać to. Spróbujcie zrobić coś takiego. Macie dark, dark mode, macie ten, jakby teoretycznie umiecie Figmę, znacie wszystkie funkcje Figmy, które pozwalają zrobić coś takiego. Oczywiście, jak ktoś zaczął projektować z, z kursem figmy tym darmowym, no to nie zrobi naturalnie, chyba, że jest jakimś złotym dzieckiem projektowania to chętnie zadwoń. Ale jeżeli nie, to dopiero już znacie wszystkie funkcje, które tutaj użył ten autor tego. I teraz kwestia jest tego, żebyście trenowali swój styl, a nie umiejętności figmy. Tak, tak te, dlatego ten kurs jest tak krótki, a nie dłuższy i na przykład nie omawia wszystkich kompleksowo rzeczy, bo teraz ich nie potrzebujecie. Landing page, sklepy internetowe to wiadomo i landing page, tutaj jest na końcu, to jest taka kwaśna buźka, bo uważam, że landing page na początku nie jest zbyt dobrym zadaniem, chociaż robi się w pracy bardzo często. Dlaczego? Bo trzeba już, czy trzeba już tak jakby... Wypełniać to treścią, że w landing pages treść jest tak naprawdę już UI'em i trzeba nad nią się, nad tym się skupić. E, tutaj ktoś pyta o źródła do inspiracji UI do gier. Szczerze mówiąc, wpisywałbym w Bihansa, e, albo poszukał na game devowej grupie, zapytał się, jest taka grupa na Facebooku nawet kilka game dev i tam zobaczył, e, ale bym raczej szukał w na Bihansie niż na przykład na Driblu. E, tak. Początkowo twórz projekty z Twojej, z kręgu rzeczy, które Cię interesuje. Chodzisz na siłownię, lubisz, lubisz sport, zrób aplikację o sporcie. Być może z jakiejś aplikacji korzystasz, która Cię wnerwia, która coś jest wkurzającego. No prosty przykład. Każdy na pewno kupował bilet na święta SKM-ki, PKM-ki czy tam PKP. Zrób to lepiej. Pokaż to. Oczywiście to nie chodzi, żeby się znęcać nad kimś, bo te systemy są tak rozbudowane, że... To nie bez powodu tak wygląda, ale na przykład, może masz inny pomysł. Tak, nie trudno jest zrobić lepszy projekt niż, kup, niż kupowarka biletów na, na, na tym. Ale no, tak jakby wiecie, nie, musi, nie ogranicza was na początku żadne, żadne nie, nie macie ograniczeń technologicznych, możecie zrobić co chcecie, spróbujcie to zrobić i rób ładną prezentację tych projektów. I to jest też ważne, nie przegap momentu, kiedy możesz podjąć pracę. To jest bardzo widoczne u naszych kursantów, kiedy tak naprawdę to jest tutaj, pokazuje ten szczyt, czyli macie najmniej umiejętności, a największą pewność siebie. To jest zaraz po kursie firmy, który zrobiłem. Czyli już czujecie się, że możecie podjąć pracę i chcecie tu podjąć pracę, albo tutaj, kiedy już jesteście ekspertami, a bardzo często to jest ten najlepszy moment. Czyli to jest tak naprawdę skończenie kursu bootcampu na przykład, gdzie już tylko że niektórzy mają coś takiego, że... Zobaczą kogoś lepszego, bo zawsze ktoś jest lepszy na, kurs, na bootcampie, bo na przykład wcześniej projektował, wcześniej miał już jakąś styczność z programowaniem, więc ten i patrzą, nie, to ja jeszcze się nie nadaję, a tak naprawdę większość ludzi się już nadaje, tylko trzeba mieć pewność siebie, trzeba umieć się sprzedać. No ale też nie można bimbać na tym kursie, bo kurs Bootcamp to nie jest coś, co wam wleje naukę, tak? W sensie to nie przyjdzie. Ktoś z od nas, jakiś trener, otworzy wam głowę, wleje tak jak do naczynia, i już idźcie pracować. Nie, jak będziecie się opierdziały na kursie, to też wyjdziecie bez wiedzy. Także warto tutaj, kiedy już macie na tyle dobrą wiedzę, ale małą pewność siebie, bo jesteście po prostu świadomi, że ile wam jeszcze brakuje, ale tak naprawdę podjęcie pierwszej pracy to jest coś, co was wywinduje naprawdę na poziom już eksperta. I co z kursami? Jeszcze będą pytania, więc to, które wysłaliście z formularzu, m.in. pytania o odpowiedzi na, na Wasze pytania, będą. Były naprawdę bardzo fajne pytania, więc warto zostać. Będzie też o wycenianiu na przykład projektu. A jeśli nie chcecie się uczyć samemu, chcecie mieć tak jakby program kursu ustalony, możecie się zapisać na Bootcamp. Bootcamp to jest coś, co trwa 440. To jest około półroczne przygotowanie do, do kursu. I co jest fajne, nawet jeżeli teraz jesteś dopiero raczkuje w was, was ta myśl, żeby fajnie by było w nowym roku się nauczyć czegoś, to nie od razu pchajcie się na bootcamp. Tylko na przykład zróbcie zróbcie. Kurs Figmy. Zobaczcie, jak to jest, poprojektować. Czy Wam się to spodoba? Czy, tak jakby, pointeresujcie się w momencie, kiedy dopiero ta myśl zaczęła kiełkować, a nie jak już nic nie robiliście do tego czasu i od razu idziecie na bootcamp. Oczywiście nie jest mi powiedziane, że sobie nie poradzicie, bo sobie po... nasi trenerzy naprawdę są świetni, więc, więc, więc was nauczą dużo, ale. Im więcej przyjdziecie z większym, tak naprawdę, bagażem umiejętności, tym więcej tak naprawdę wyniesiecie z takiego bootcampu, bo wtedy tylko czerpiecie te rzeczy, które normalnie by wam umknęły, chociaż dajemy nagrania do tego kursu przez jakiś czas, do, tego, do tych, tych, bo to są kursy online z trenerami i to mega motywuje, szczególnie to jest dla bootcamp, jest dla osób, które już podjęły decyzję, że chcą pracować jako UX designer, w tym wypadku to jest z elementami UI i. Do niedzieli jest szansa na Irlibersy. Znaczy, to jest akurat już się Irlibersy skończyły, czyli niższa cena ze względów na to na kolejność. Kurs figmy zaraz wysyłam. I tak jak mówiłem, kurs bootcamp to jest. To, co jest fajnego w bootcampie, to naprawdę, że ludzie robią świetne, świetne projekty na tym bootcampie. Ja Wam zaraz taki pokażę, bo na naszym blogu możecie przeczytać. Ja jestem na tych prezentacjach, to zaraz do tego dojdę. Jeżeli, nie wiem, nie bardziej chcecie się podszkolić w kursach, w umiejętnościach, to mamy dwa też kursy wieczorowe: UI i UX Design. Tu jest akurat Irlibercy w przypadku, w przypadku kursu UXa, który startuje 20 stycznia. A do końca tego tygodnia w przypadku UI-a, ze względu na to, że jesteście tutaj z nami na webinarze, i teraz zastanawiacie się, na przykład, chcecie podjąć pracę UI-owca, no to już Wam powiedziałem mniej więcej, jak się uczyć. UX ma trochę trudniej, ponieważ jest, nie jest tak łatwo zdefiniować to, co powinien umieć UX, ale możecie zobaczyć na przykład opisy, które akurat miałem przyjemność tworzyć. I to jest na naszym blogu, i zaraz Wam pokażę projekt absolwentów. Po co to Wam pokazuję? Po to, żeby pochwalić też naszych kursantów, że odwalili kawał dobrej roboty, ale też z tego artykułu, który ja pisałem, możecie zobaczyć naprawdę tutaj masę, 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 masę takich. Tematów, e, takich narzędzi, czyli na przykład macie coś takiego jak card sorting i macie dokładnie opisane, co to jest. Macie sprinty opisane, e, macie listy książek, na przykład, no, jest, co, jest naprawdę opisane cały projekt, to jest cztery sprinty łącznie z tym, macie też tu prezentację i co jest fajnego, na przykład, co załatwiła. Osoba od nas z zarządu, że dziewczyny, które zaprezentowały, bo to akurat były cztery dziewczyny, które projekt, prezentowały ten projekt, Kasia, która jest w zarządzie, załatwiła to, żeby one też zaprezentowały swoją pracę. Przed zarządem lubimy czytać. Tak, po prostu, żeby się sprawdzić. I kursantki nasze prezentowały, pokazały zestaw badań, które robiły. I tu naprawdę przejrzyjcie, sobie przeczytajcie. Ja Wam wrzucę tutaj i edge i scram, tak jakby sprinty są robione, znaczy cała praca koncepcyjna, bo to jest bootcamp UX-a, więc jakby zaczynacie od wybrania projektu, znaczy, tak jakby, że bootcamp tym się kończy, że prezentujecie projekt, nad którym pracowaliście podczas całego bootcampu na poszczególnych etapach. I są tu na przykład, i każdy, każdy projekt zaczyna się od sprintu, generalnie to ma wyglądać tak, i to wygląda, tak, jak jak to jest w prawdziwej pracy takiej UX designera, czyli najpierw jest research, są badania, jest tutaj opisane co w którym sprincie się działo, no naprawdę tego jest tyle, że nie będę tego prezentował wszystkiego Wam teraz, to sobie zobaczcie, druga z tego samego bootcampu, jeszcze jest trzecia, którą będę opisywał, bo naprawdę wszystkie trzy projekty, bo były trzy zespoły po cztery osoby, wszystkie trzy projekty były super. Tu jest kolejna projekt aplikacji. Tutaj też fajnie pamiętam, że został zaprojektowany UI, bo to jest bootcamp UX z elementami UI. Głównie projekt zawsze się skupia na tym, żeby zrobić, żeby zrobić tak jakby rekoncept, czyli tak jakby przedstawić tą samą aplikację w lepszy sposób zdaniem kursantów, lepszy. No bo też tak jakby Pewnie dziewczyny, które prezentowały przed, przed zarządem, lubimy czytać, dostały na przykład feedback, dlaczego coś jest zrobione tak. Bo być może jest coś, czego, co wiedzą jakieś ograniczenia, o których wiedzą dopiero osoby, osoby z firmy. I mamy też, tak jakby widzicie, tutaj jest na przykład zrobiony design system do tego, jak chcecie, przeczytajcie sobie, zobaczcie prezentację, jest naprawdę, tak wygląda za, za, zakończenie bootcampu, czy że się prezentuje. Prezentuje swój projekt, i też co jest ważne, z, tej, z tych artykułów możecie wywnioskować, czego na przykład powinniście się uczyć jako UX designer. Na przykład widzicie card sorting, wygooglujcie, co to jest. jak Jeżeli chcecie się uczyć samemu, i spróbujcie zrobić card sorting na przykład do czegoś. E, e, dobra, lecę dalej, bo jeszcze są pytania. Jeżeli macie więcej pytań odnośnie kursów, Daria służy pomocą. Mamy też testy predyspozycji, gdzie możecie sobie zobaczyć, zobaczyć po prostu jak to wygląda, i mamy pierwsze pytanie z formularza. Jak wycenić projekt? No cóż, mamy dwa sposoby wyceniania projektu. Pierwszy to jest fixed price, drugi to jest time and materials. Co to jest fixed price? To jest po prostu macie sztywną stawkę za projekt. To znaczy, że wyceniacie na przykład podstronę na 500 zł i każda podstrona kosztuje 500 zł. Macie zrobić 5 podstron, no to wiadomo, ile musicie, ile musicie zażądać. Ważne jest, żeby te 500 zł zawierało też wyższy narzut. To jest też tak lepsze na początek, ale wymaga też większego przygotowania, czyli na przykład, że jedna podstrona jest 500 zł i w tym musicie wziąć pod uwagę, że z reguły umawiacie się na to, że w tej, cenie są, są, w tej cenie są poprawki, więc fajnie, jeżeli tak jakby macie pewność, że klient, klient nie będzie zbyt uciążliwy. Time and materials to jest bardziej stawka godzinowa, czyli ustalacie sobie 100 zł za godzinę, tu też się przydaje ten toggle, czyli możecie liczyć czas i po prostu... Ten projekt i estymujecie też na początku, że ten projekt, yy, że ten projekt zajmie wam 8 godzin. No to macie 800 zł, tak, ale nie możecie się, tak jakby na czym generalnie zdarzają się takie rzeczy, ale musicie już wiedzieć mniej więcej, być w stanie powiedzieć klientowi, że na przykład ta podstrona zajmie Wam 10 godzin. No nie możecie powiedzieć 100 zł za godzinę, on Was zapyta, no a ile godzin to zajmuje i Wy powiecie, no od 5 do 1000, no bo to nikt się na to nie zgodzi. Musicie mniej więcej estymować ten czas, to wymaga więcej doświadczenia, bo musicie wiedzieć ile Wam coś zajmuje, żeby zrobić. Drugie pytanie, czy osoba kompletnie zielona w tematyce IT ma perspektywy na przebranżowienie się UX, UI? Jak najbardziej, Michale, tak. Im to zależy, ile masz na to czasu. Jeżeli nie masz czasu ograniczonego, możesz się uczyć samemu. Jeżeli chcesz na przykład po wyjrze za rok podjąć pracę, no to bardziej tutaj bootcamp. My robimy tak jakby dużo NPS-ów, dużo badań. Cały czas pytamy, tak jakby to jest też ważne, że wsparcie w HR-ze jest dużo mocne. Tak, tak naprawdę, no jeżeli będziecie się uczyć samemu, to to nikt wam nie załatwi. Chociaż. Nie powiedziane, że możecie się nie wprosić, no ale lepiej, jak ktoś w waszym imieniu to robi, na przykład na prezentację swojego projektu. No i teraz u nas, jakby przy kursie frontend, z tego co pamiętam, 80% ludzi, którzy szukają pracy, bo są ludzie, którzy po frontendzie, po, 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 po bootcampach nie szukają pracy. 80% ludzi, którzy szukają pracy, znajdują tą pracę, ale do nawet 8 miesięcy. Od zakończenia kursu, tak? Czyli to nie jest tak, że bo część, połowa osób znajdzie w ciągu dwóch miesięcy, ale są też tacy, którzy potrzebują na to więcej, bo na przykład nie czują się pewnie, muszą się dokształcić. Czasami nawet warto pójść na 3-4 takie e, rozmowy o pracę i sobie tak zobaczyć, jak to jest. żeby tak, Z reguły, tam jak się przyjdzie bez takiego ciśnienia, że nie muszę, tak, nie muszę, oczywiście nie zawsze każdy może sobie na to pozwolić. To z reguły takie rozmowy o pracę wychodzą najlepiej, więc tak i osoba totalnie zielona ma szansę wejść w tak w IT, tylko trzeba po prostu zacząć coś w tym kierunku robić. Na przykład zacznij od darmowego kursu Figmy. To już będziesz zobaczysz czy w ogóle to jest coś co cię kręci. Jak potwierdzić swoje umiejętności UX UI? Jak podtrzymać swoje to jest kilka pytań. Jak potwierdzić swoje umiejętności? To zależy czy pytasz o Rozmowę o pracę czy o na przykład w, już w firmie. Jeżeli w firmie, no to po prostu trzeba parę razy musi się okazać, że masz rację i wtedy, tak jakby, będziesz już miał ten taki street credit. Jak, po, tak jakby jak podtrzymać swoje racje w kwestii przygotowanego projektu? Najlepiej mieć zawsze scenariusz, co się zdarzy. Na przykład szef chce, tak, pokazać mu, Prost, na przykład dobrze to widać na makietach, pokazać mu wprost, co się stanie w jakimś tam corner, corner case, czyli w takim jakimś przykładzie, który może wywalić cały proces. Tak? że zdarzy, bo to też jest ważne, że może być 5% klientów, którzy robią coś inaczej i pokazać mu to. Dobrze jest też prezentować parę wersji zawsze, że nigdy nie prezentować jednej wersji, tylko jak ktoś chce, Szef chce tak, my chcemy tak, to zrobić wersję po środku, że może jakiś kompromis i też są sposoby. To jest fajna książka Kaliniego o tym wywieranie wpływu na ludzi. Tam on też z perspektywy psychologicznej, jak na przykład się pokazuje projekty, że się pokazuje zawsze od najgorszego. Znaczy on nie mówi tego w kontekście ux a ale jakby w ogólnie psychologii, że zawsze jak coś prezentujesz, to robisz najpierw najgorszy projekt, najgorszą wersję, potem trochę lepszą, a na końcu tą najlepszą. I ta najlepsza to jest ta, którą ty chcesz, czyli tak jakby budy, że szef najpierw ma ludzi, O, właśnie to jest to. Są takie metody lekko manipulacyjne, ale no, to jest tak, jak przeceny w sklepie działają, tak od razu minus jak Kaldini też to opisuje w swojej książce coś kosztowało 5 zł tam się ktoś pomylił i zamiast to przecenić to dał na 50 zł i nagle wszystko zeszło na pniu bo tak działa ludzki mózg czy w UI jest miejsce na nowe trendy czy ewoluują potwierdzone schematy jak najbardziej jest na nowe trendy ale one nie są tak szybko wdrażane jak są szybko na przykład wdrażane w myślach, w artykułach designerów, tak, tak jakby teraz takim trendem jest taki na przykład dark mode, tak no to czy to jest trend 2021 roku, no raczej dark mode są od dawna ale ale w tym na przykład się dużo upowszechniło to co to za książka, już ci, już ci tu szukam To jest Kaldini, wywieranie wpływu na ludzi, teoria i praktyka. No, znalazłem akurat to do Amazona, ale to myślę, że nie szkodzi. Mam nadzieję, że jakieś profity z Amazona będą. To ci wysyłam. To jest po prostu fajna książka, też taka, jak ktoś już chce bardziej na przykład psychologicznie sobie poczytać o tym, jakby chciałby książkę psychologiczną, która mu się przyda w projektowaniu, to na przykład Kaldini, jak najbardziej. Czego oczekują pracodawcy od projektanta UX UI, z jak z kim taki projektant współpracuje w zespole? Generalnie w IT oczekuje się umiejętności. Myślę, że to jest też ważne w dzisiejszych czasach, kiedy już te naprawdę są IT jest rozpieszczone warunkami dobrze. No i mają prawo do tego jest rynek pracodawcy, ale coraz więcej właśnie się docenia takich ludzi po przebranżowieniu, ponieważ. Tak jakby no, docenia się coś takiego, że ktoś się umiera, wiecie no, Doświadczenie 40-latka jest zupełnie inne niż 25-latka, i taki 40-latek raczej ma więcej dystansu do pewnych rzeczy. I na pewno takie rzeczy też są ważne, ale nie najważniejsze. Ja się nie zgadzam z tym, że umiejętności miękkie decydują o zatrudnieniu w IT, decydują umiejętności. I teraz jest praca zdalna. Jak ktoś się nie lubi myć i śmierdzi, to i tak go zatrudnią. Nie chce siedzieć w tej piwnicy, byle dowoził projekt. To jest takie, oczywiście to jest stereotyp i przejaskrawiam, ale taka jest prawda. Najważniejsze są umiejętności i to jest jakby e, to, jest, to jest najważniejsze. Z kim UX pracuje w zespole? UX, UI to jest taki trochę łącznik. Bardzo fajnie też podjąć pracę jako UX, jako UI, bo potem można w jedno albo w drugie się dokształcać. E, UX, ja bym to, dużo mówił o tym na webinarze UI-owym, czy tam o UX-owym, pokazywałem taki timeline to jest osoba, która łączy biznes, czyli osoby tak jak szef, jak ktoś, kto decyduje o, o tym, żeby, żeby zrobić jakieś coś od strony biznesowej, reprezentuje z IT. UX, UI ma to wszystko połączyć, czyli na przykład taki UX robi warsztaty, z których, się, których się najlepiej nauczył na kursie InfoShare'a, robił jakby te warsztaty, wie, czego chce biznes, projektuje te. Rozwiązanie, pokazuje to znowu biznesowi i na przykład idzie z tym do IT. I też było pytanie: jak tworzyć prototypy, żeby ułatwić życie deweloperom? No, najlepiej tworzyć je w formie takiej spójnej. To, to przeczytaj sobie więcej o zasadach design systemów. To są generalnie Proto, tworzyć prototypy, że na przykład ten baton, który wygląda, jest jeden baton, tak, jest jedna instancja tego batona, to też mówiłem w kursie Figmy, to ona jest taka sama wszędzie. E, oczywiście, a nie, że na przykład na jednym, e, na jednym widoku jest e, slaj, e, ma odcień niebieski taki, a na innym trochę inny. I po prostu spójność i dostarczenie tego w wersji e, też przemyślanej. No programiści potrafią, ale to, to jak z ludźmi. Są tacy programiści i tacy. Jak jesteście początkującymi, warto pytać, zapytać programisty, zapytać IT. Zawsze się znajdzie taki, który jest parę osób w, w, w tym, jak to w życiu. Jedna osoba będzie bardziej komunikatywna od drugiej. Zapytać tą bardziej komunikatywną, na przykład, jak wolą dostawać, bo co programista to, 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 to inaczej może być. Też jest kilka kilka pytań. Jakie elementy z gotowych UI kitów warto wykorzystać w pracy własnej? Tak naprawdę każde, które ci są potrzebne. Nie musisz się oczekiwać, że batony tak, a w formularze nie. To zależy jak na przykład, jak masz dużo czasu korzystaj z gotowców, jak masz mało to z... Znaczy jak masz dużo czasu to korzystaj, rób sama, jak... Na początku radzę robić wszystko samemu, żeby po prostu się nauczyć. Batony, ikony, karty. Co jeszcze robić w aplikacji? Znaczy tak... UIOWEC generalnie to nie jest ilustrator, czyli to nie jest osoba, która musi umieć. No powiedziałbym tak, ona nie robi ikonek. Ikonek jest tyle, też macie to w tym, w tym że jak sobie wejdziecie, w flat icons to są całe, całe, po prostu sety, które możecie nawet, jest coś takiego, jest masę darmowych ale nawet jak jest firma, która ma więcej kasy i chce mieć jakieś lepsze ikony, to po prostu to kupuje paczkę i nie, nikt nie zaprząta sobie głowy, aczkolwiek no jak będziesz umiała to robić, no to tylko na plus, tak? Czy robić breadcrumbsy w aplikacji mobilnej? Bardzo indywidualna sprawa, nie odpowiem Ci na te pytanie. to raczej nie, w sensie tak jakby tam jest inna trochę hierarchia, inny inny inny, inny układ tego menu, że tak jakby jeżeli aplikacja potrzebuje breadcrumbsów, to znaczy, że nie do końca jest czytelnie zrobiona, ale to też nie zawsze i minimalne wielkości batonów, paddingów, spacingów między przestrzeniami, na pewno to co, paddingi, spacingi to według uznania, nawet szybko znalazłem taki artykuł, od razu jest coś takiego jak Taki touchable element w aplikacjach, czyli tu macie fajny artykuł na ten temat, czyli na przykład, że macie baton tego rozmiaru, ale tak naprawdę hitbox, czyli miejsce, w które można kliknąć, jest dużo większe, żeby, bo tak naprawdę, jakbyście zrobili coś takiego, to raczej doświadczeni programiści sami tego zrobią, nie potrzebują tego na projekcie mieć, ale jak będziecie testować i na przykład klikniecie w coś wdrożonego przez was i na przykład czasami. Macie wrażenie, że to nie zadziałało, to znaczy, że ten hitbox nie trafił, bo musisz idealnie trafić, dlatego zawsze się robi trochę większe te elementy. Tego nie widać, a to jakby czuć, jak się już używa, dlatego też warto robić. Wrzucę wam to na, na ten artykuł. Po prostu ja wpisałem e, Touchable e, e, UI, Target, coś takiego w Google i wyskoczył. Na Mediumie zawsze wyskakują te artykuły, bo tam jest takie największe, e, największe źródło tego. Dobra, lecimy dalej. Więc polecam też sobie tak googlować. Sebastian tutaj pyta o generowanie kolorów. Zachęcam do sprawdzenia mojej, mojej tej paczki. A wizualizacja po prostu też wrzucałem tu na grupę. Wpisz sobie coś takiego jak kontrast checker, coś takiego w Google i, i będziesz miał narzędzie do tego, żeby zweryfikowało, czy odpowiednio jest zachowany duży kontrast. To można wyliczyć matematycznie akurat. Tu jest pytanie o to, że ktoś szuka pracy jako UX, projektował 5 lat temu UI i ma dużo stron starych, jeżeli nie ma żadnych innych stron, to warto je wrzucić, ale z zaznaczeniem, ja kiedyś taki też problem miałem, bo dużo robiłem takich stron i miałem masę stron, ten, ale jak mam 5 nowszych tematów, 5 nowszych... Nowszych projektów, to wrzuciłem duże podglądy tych nowszych projektów, a te małe po prostu stare zrobiłem zbitkę, żeby było widać, że mam już za sobą tyle, że mam już tyle po prostu za sobą projektów, bo to jest też ważna informacja. I zaznaczy, że one były na przykład 5 lat temu. no Jak ktoś będzie przeglądał, jak te pięć pierwszych będzie, bo to zazwyczaj robi. Herowiec dostaje te portfolio, ale herowiec zazwyczaj nie ocenia tego portfolio, chyba że jest, że jest tak złe, że od razu widzi, że to jest nie do przejścia. I to osoba bardziej doświadczona w VWA, w się ocenia i ta osoba będzie już w stanie, no jakby domyśli się. Znaczy, warto to zaznaczyć po prostu, że zależy, jak masz formy portfolio, to. to... Aha, to, to było to pytanie o te, ten, to ja już w tamtym odpowiedziałem. Czy projektant robi te wektorowe rzeczy? Tak jak mówiłem, nie robi tego sam. Znaczy, może robić, to jest na plus, ale na pewno to nie jest wymagane. Gdzie kończy się jego praca? Czy to jest tylko na, 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 na projektowaniu? UX, UI, tak naprawdę praca się nie kończy. Jak jesteś w firmie takiej jak na przykład InfoShare i mamy stronę, to praktycznie taka praca cały czas polega na tym, że coś się unowocześnia, coś się. Coś się coś się poprawia, coś się testuje, bada, zobacz sobie też tak jakby projektowy, tak, tak naprawdę w większości, jeżeli pracujecie w firmie, która robi dany, dany produkt, to tak naprawdę najmniej pracy to jest tej takiej na początku, w sensie, że wiecie, no co ile firma zmienia stronę, no nie co roku, chociaż może, ale jakby, no, raczej robi jedną stronę i ją cały czas modyfikuje. No Zobaczcie, jak się Amazon różni. No, są to kosmetyczne, wizualne zmiany, oczywiście, bo pewnie pod spodem dużo więcej. Yy, I tak naprawdę, praca inaczej się będzie pracowało w software house, bo w software house się wpada na dwa tygodnie do jakiegoś projektu, potem się w, 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 przeskakuje do nowego w agencji, tak samo, a na przykład przy produkcie się cały czas w nim siedzi. Yy, jak bardzo szczegółowy powinien być projekt, tak naprawdę to zależy. I jak mówiłem w kursie Figmy nie robi się tego Pixel perfekcji. Nie podaje się, że o ten tutaj odstęp mamy 30 pikseli. Zobacz sobie do kursu tego darmowego, to będziesz wiedziała, o czym mówię. No i PDF. Tak naprawdę, portfolio ważne, żeby było widać projekty. No jeżeli macie projekty stron internetowych, to fajnie by było je pokazać w całych rozdzielczościach na mocapach, więc lepiej prosta strona. Są też specjalne aplikacje do tego. Nawet na Behance można zrobić projektowanie. E, e, projekt, znaczy Bichans generalnie no, służy do tego, żeby też zaproponować portfolio. Czy bez studiów. Jeżeli tu nie wiem czy pytasz o webinar czy o kurs na kursie tak możesz zdobyć wiedzę która ci pozwoli zostać UX UI y designerem junior bo to jest też ważne że to nie jest że wyjdziesz od razu ten to zależy od ciebie tak naprawdę a na tym webinarze raczej raczej dowieś się jak się uczyć tego UX-a no i to wszystkie pytania jeszcze zobaczę tutaj czy jest czy jest czy są tutaj czy są tutaj jakieś pytania? Tak, generalnie, no, czy Figma, czy Adobe, czy, czy Sketch, czy UXPin, czy Axure teraz już nawet robi, no tego jest tyle. Czy Miro już nawet projektujecie? W Miro można projektować. Ja bym się nie skupiał tak bardzo na tym narzędziu. Bardziej bym się skupiał na tym, żeby się nauczyć wykorzystywać te narzędzia. Jak się nauczycie sketcha, to gwarantuję Wam, że się, umieć będziecie umieć poradzicie sobie w Figmie, poradzicie sobie w Adobe XZ. Te programy są takie same różnią się drobnostkami z waszej perspektywy. Tak naprawdę klienta czy IT nie obchodzi w czym wy to robicie. Wręcz nawet jest tak, że możecie doświadczeni projektanci pytają, w czym wolisz dostać projekt? Ktoś dowoli dostać, IT jest przyzwyczajone do figmy dostaje figmy. IT jest przyzwyczajone, żeby dostawać w, w ceplinie, czyli w takim narzędziu, w którym się dostarcza projekt do IT na przykład, jest takie narzędzie, albo w Invisionie, to wtedy tak naprawdę nie obchodzi ich, w czym wy projektujecie. Te projekty nie są, to nie ma takiego znaczenia jak kiedyś, nie skupiałbym się, ja bym, wiecie, jak ja bym teraz zrobił, jeżeli bym miał podjąć decyzję, obejrzałbym, jest takie 5 minut w figmie na YouTubie, 5 minut w Sketch'u i 5 minut w Adobe XD, i wybrałbym ten, który mi wydaje się najprostszy i ten bym się uczył i po prostu bo jak się nauczycie w jednym i pójdziecie a wie pan u nas się nie uczy Adobe XD on nie pracuje się w Adobe XD tylko we Figmie bo mamy nie wiem albo w Sketchu się nie robi bo nie mamy maków no to wy sobie poradzicie. Gwarantuję wam, że zobaczycie separę tych i nikt was też nie będzie, jeżeli projekty się spodobały, powiecie to wprost, no ja robiłem trochę na, trochę tam sobie patrzyłem tutoriali na tym, ale generalnie pracuję w Sketch. No dobra, to i tak sobie poradzisz w figmie. A raczej będzie takie podejście, bo każdy, kto się zna, wie, że tak naprawdę program to jest tylko narzędzie. Nie ma, nie ma tak naprawdę znaczenia, bo ja mówię, wolałbym zatrudnić projektanta UI, a nie Osobę do obsługi Figmy. W sensie tak się nie zatrudnia ludzi, tak? Wiecie. Można znać Figmy, a na przykład nie umieć projektować. Macie do mojego maila. Możecie sobie napisać jak chcecie. Możecie napisać też na naszej grupce. Wszystkie linki wam wyślę w mailu jutro, więc możecie sobie spokojnie. Będziecie mieć te wszystkie linki, tak jakby w mailu. Jeżeli macie pytania o kurs, dajcie znać, Dari, zadzwońcie, zobaczycie, że ona Wam pomoże wybrać, na przykład, kurs albo pomoże Wam zdecydować, czy to jest dla Was, czy nie. Jeżeli będziecie mieli jakieś, jakieś pytania, to śmiało, możecie też do mnie napisać, jak już powiedziałem, na maila. No i to, wesołych świąt. Ja jeszcze mnie czeka jeden poniedziałkowy webinar, na którym też trochę powiem o tej motywacji, bo wydaje mi się, że to jest na nowy rok taki klucz, że tutaj jest, jest tyle wiedzy, że tu powinni się ludzie skupić, a nie na nie za bardzo na tych technikaliach. Grupa już wysyłam. Grupa, mamy na Facebooku grupę, która jest, jak zapiszesz się na kurs, ale myślę, że zrobię Wam tylną furtkę, że kto się teraz dołączy, Możecie na tej grupie wrzucać swoje projekty, które robicie, przykłady pytać, ja tam często też będę wrzucał linki jakieś, nawet jeżeli skończyliście już ten kurs, nie macie do kogo podesłać projekt, wrzućcie tam, nawet zebrać dwa lajki jest fajniej niż, niż do szuflady je po prostu chować. Dzięki wielkie za webinar. Widzimy się na naszej grupce. Obserwujcie też nas, bo będą następne kursy może nie UI, może HTML i CSS i bardziej chcecie iść w stronę frontendu i programowania. To też niedługo będziemy coś mieli na tej samej, dla Was na tej samej zasadzie, co kurs FIGMY. Dzięki wielkie i trzymajcie się. Cześć.